Dobra, zwalniam, bo mnie nie stać na mandaty. Ej, w ogóle jak widzieliście, moje vlogi są nieco krótsze niż takie zazwyczaj vlogi, które mają po 10-15 minut. Moje vlogi mają 4 minuty i 4 sekundy. To fajna w ogóle liczba jest, 404. Pewnie kojarzycie ją skądś. Taki w ogóle był zamysł. Powiem szczerze, że ja chciałbym oglądać u kogoś takie vlogi, takie króciutkie, takie szoty. Nie zajmują raz, że całego dnia, a poza tym macie czas na obejrzenie jeszcze innych youtuberów w tym dniu. Jedna sprawa. Kręcę w zasadzie jednego vloga po drugim. Jak widzicie, nie zmieniła mi się kurtka, także nie jest trudno dojść do tego. A co jeszcze mi się rzuciło na wczoraj na karcie na czasie, to to Krzysztof Krawczyk. Na moim głównym kanale, gdzie taniej, no to pewnie wiecie, no bo większość widzów, którzy są na tym kanale vlogowym, no to subskrybują ten mój drugi główny kanał, czyli Gdzie Taniej. Tam zrobiłem bodajże 30 czy 40 faktów o Krzysztofie Krawczyku. Generalnie fajnie, że tak dużo osób młodych, bo mój kanał to w zasadzie osoby poniżej 24 roku życia, tak generalizując, ale generalnie tak jest. Byłem zaskoczony, że tak dużo osób zna Krzysztofa Krawczyka, w przeciwieństwie do tego, co powiedział nasz prezydent. Wypowiedział się tam na Twitterze, bodajże na Twitterze. Nie do końca przychylnie spotkała go niemała fala hejtu. Widząc komentarze pod moim filmem, jednak widać, że Krzysztofa Krawczyka zna dużo osób. Ale chciałem się wypowiedzieć na jeden temat. Na karcie na czasie widziałem dwa filmy, trochę dziwne, bo dwa w tej samej tematyce. Chciałem się wypowiedzieć na temat pogrzebu, a bardziej na temat uczestnictwa żołnierzy na tym pogrzebie. Kurczę, mam mega mieszane uczucia. No bo albo traktujemy się na równi z innymi, albo jesteśmy od kogoś lepsi. Nie oszukujmy się, ja, ty czy ktoś inny z twojej rodziny, obojętne, weźmy pierwszą lepszą osobę, którą zobaczycie w pobliżu was, to prawdopodobnie jest duża doza prawdopodobieństwa, że ja, wy czy ktoś inny nie będzie miał takiego wybustowanego, wielkiego pogrzebu z uczestnictwem żołnierzy, no bo nie osiągnęliśmy tak dużo, nie jesteśmy takim wzorem jak Krzysztof Krawczyk, czy prezydent, czy ktokolwiek inny sławny i tak dalej. Ale my nie będziemy mieli prawdopodobnie takiego pogrzebu, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, z udziałem żołnierzy. Ja jestem akurat tego zdania, że każdy powinien być równy w takiej chwili. Ja rozumiem, każdemu należy się szacunek i za jego zasługi dla narodu, no, można się jakoś odwdzięczyć, ale w takiej chwili jak ta, ja sądzę, że każdy powinien być równy i każdy powinien mieć pogrzeb, czy tą jakąkolwiek inną uroczystość, bardzo ważną dla rodziny czy innego człowieka, na takim samym poziomie. Takie mam odczucia. Ja rozumiem, że niektórzy chcą pożegnać na przykład sławną osobę typu Michael Jackson i fanów na całym świecie miał miliony, ale w mojej opinii ten jeden dzień powinien być przeznaczony dla rodziny najbliższej i każdy człowiek powinien mieć ten akurat jeden dzień taki sam, na takim samym poziomie jak inni. No bo akurat w tamtej chwili jesteśmy, powiedzmy, równi sobie. Rodzimy się i umieramy, w mojej opinii, równi sobie. Trochę głupio się wypowiadać, ale niektóre uroczystości, no, zrobiłbym po prostu inaczej.